Cześć, tu Jacek Brzezowski. Tchnienie Grozy jest darmową audycją, którą tworzą w wolnym czasie. Jeśli chcesz wesprzeć tchnienie Grozy, wejdź na stronę patronite.pl ukośnik Tchnienie Grozy. William Hope Hodgson Dom na granicy światów Rozdział dwunasty Podziemne korytarze I tak minął kolejny tydzień, w ciągu którego wiele czasu spędziłem przyglądając się wnętrzu piekła. Już wcześniej doszedłem do wniosku, że wygięta w kształcie łuku dziura na samym końcu wielkiej szczeliny jest otworem, przez który ostwory wydostawały się z jakiegoś upiornego miejsca w środku ziemi. Ile prawdy było w tym przypuszczeniu, miałem się wkrótce przekonać. Nie muszą chyba tłumaczyć, jak bardzo męczyła mnie ciekawość. Nie wolno przecież od strachu, żeby sprawdzić, do jakiej piekielnej krainy prowadziła szczelina w skale. Aczkolwiek do tej pory nie myślałem poważnie o dokładnych oględzinach wąwozu. Zbyt świeże było jeszcze wspomnienie niedawnych przeżyć, abym z własnej woli narażał się na spotkanie z dzikimi bestiami. W miarę upływu czasu wspomnienia bladły, i po kilku dniach ku memu zdziwieniu nabrałem ochoty, aby sunąć się po ścianie i zajrzeć do szpary w skale. Wciąż jednak bałem się tak wielkiego ryzyka, podejrzewając, że wejście do pestępnego otworu oznacza pewną śmierć. Jakże silna jest jednak ludzka ciekawość, a myśl, co kryje w sobie mroczne wejście w ścianie wąwozu, nie dawała mi spokoju. Miały dni i stopniowo mój strach przed stworami stawał się emocją przeszłości, niemiłym wspomnieniem przeżyć, w które wprost trudno było uwierzyć. Nadszedł wreszcie dzień, kiedy wolno od wszelkich urojeń i obaw, zabrałem z domu linę, przymocowałem jeden jej koniec do wielkiego drzewa blisko krawędzi piekła, a drugi zaś rzuciłem w szczelinę, także znalazł się w samym środku czarnej szpary. Nie mając pewności, czy nie podejmuję się szaleńczego zadania, Zacząłem ostrożnie spuszczać się po linie, aż dotarłem do otworu. Wciąż z liną w ręce oparłem stopy o skałę i zajrzałem do środka. Wszędzie panowały nieprzeniknione ciemności i śmiertelna cisza. Po chwili wydało mi się jednak, że z głębi jamy dociera jakiś dźwięk. Wstrzymałem oddech i wytyczyłem słuch. Cisza, aż w uszach dzwoni. Odetchnąłem więc swobodniej. I wtedy powtórzył się ten sam dźwięk, zupełnie jakby ktoś głośno dyszał. Zamarłem przerażony, nie mogąc wykonać najmniejszego ruchu. I znowu hałas ustał i zapadła grobowa cisza. Zdenerwowany, nieopatrznie pchnąłem stopą kamień, który wpadł w ciemną jamę z głuchym stukiem. W jednej chwili Echo podchwyciło odgłos, powtarzając go nieskończoną ilość razy. Potem dźwięk stawał się coraz słabszy i słabszy, aż w końcu rozpłynął się gdzieś bardzo daleko. Nastała cisza, w której usłyszałem znane mi miarowe oddechy. Za każdym razem, kiedy nabierałem powietrza w płuca, odpowiadało mi, czyjeś sapanie. Odgłosy były teraz bliższe. Potem usłyszałem inne, słabsze i bardziej odległe. Zupełnie nie rozumiem, dlaczego nie złapałem końca liny i nie opuściłem tego niebezpiecznego miejsca. Ogarnęła mnie dziwna niemoc. Pot zrosił ciało. Językiem zwilżałem zesnięte wargi. Poczułem nagło suchość w gardle i musiałem odchrząknąć. Natychmiast z głębi szczeliny odpowiedział niekończący się szyderczy kaszel. Wbiłem wzrok w czarną jamę, na próżno starając się coś wypatrzeć. Zaczęło dusić mnie w gardle i znów odkrząknąłem. Jeszcze raz echo przechwyciło nowy dźwięk, który na przemian to rósł, to aż w końcu stopniowo rozpłynął się w łagodnej ciszy. Nagle olśniła mnie pewna myśl i wstrzymałem oddech. Sapanie w ciemnościach zamarło. Wypuściłem powietrze z płuc i odgłosy odżyły, ale teraz już się nie bałem. Wiedziałem, że dziwne dźwięki nie pochodzą od czających się w głębi jamy świnostworów, ale są po prostu echem mych własnych oddechów. Przeżyty strach zmęczył mnie jednak do tego stopnia, że z przyjemnością wdrapałem się na szczyt wąwozu, wciągając za sobą linę. Byłem zbyt roztrzęsiony i zdenerwowany, aby zagłębić się w ciemny korytarz. Postanowiłem więc wrócić do domu. Nazajutrz czułem się znacznie lepiej. Nie znalazłem jednak w sobie dość odwagi, żeby powtórzyć wyprawę do szczeliny w skałach. Przez cały czas woda w piekle stopniowo podnosiła się, powoli zbliżając się do otworu. Wiedziałem, że wzbierając w tym tempie osiągnie poziom szpary w ciągu niespełna tygodnia, jeśli się nie pospieszą. Być może nigdy nie zobaczę wnętrza jamy. Właśnie ta myśl stała się chyba bodźcem do działania. Faktem jest bowiem, że parę dni później Stałem nad rozpadliną, gotów do wykonania zadania. Tym razem byłem zdecydowany przezwyciężyć strach i do końca rozwiązać tajemnicę piekła. Z tym też zamiarem przyniosłem ze sobą oprócz liny kilkanaście świec, które miały mi służyć za pochodnie oraz duboltówkę. Do pasa przypiałem ciężki pistolet, naładowany grubym śrutem. Najpierw przymocowałem linę do drzewa. Następnie mocnym sznurkiem przywiązałem strzelbę do pleców i zacząłem zsuwać się po ścianie wąwozu. Widząc to, Pepper, który cały czas bacznie obserwował moje poczynania, zerwał się i zaczął biec w moją stronę, wyjąc i poszczekując na przemian. Jak gdyby chciał mnie przed czymś ostrzec. Ale nic nie mogło już zmienić mojej decyzji i nakazałem psu spokój. Miałem ogromną ochotę zabrać Peppera ze sobą, jednakże w tych warunkach było to całkiem niemożliwe. Kiedy już tylko głowa wystawała mi nad krawędź wąwozu, Pepper zaczął lizać mnie w usta, po czym złapał ręka w mojej kurtki i pociągnął z całej siły. Wyraźnie sprzeciwiał się mojej wyprawie. Nie miałem jednak zamiaru się wycofać i, nie przestając schodzić coraz niżej, krzyknąłem ostro na psa, żeby mnie puścił. Biedny stary przyjaciel stał na górze, ujadając i skomląc niczym porzucony szczeniak. Ostrożnie przeskakiwałem z jednej półki skalnej na drugą, wiedząc, że jeden fałszywy krok i mogłem wylądować w wodzie jeziora. W końcu dotarłem do szczeliny w skale. Puściłem linę i odwiązałem strzelbą. Po raz ostatni rzuciłem okiem na niebo. Gwałtownie zaczynało się chmurzyć. Zrobiłem kilka kroków do przodu, chcąc schować się przed wiatrem, po czym zapaliłem świecą. Uniosłem ją wysoko i ściskając mocno strzelbę, ruszyłem przed siebie. Uważnie rozglądając się na wszystkie strony. Przez chwilę dochodził z góry skowyt pepera, ale w miarę zagłębiania się w ciemny korytarz, ujadanie stawało się coraz słabsze, aż wreszcie całkowicie umilkło. Ścieżka opadała w dół i skręcała w lewo. Potem znów się ciągnęła, cały czas zbaczając w lewo i nagle zorientowałem się, że musi prowadzić w stronę domu. Szedłem bardzo ostrożnie i co kilka kroków przystawałem nasłuchując. Przybyłem już bez mała sto jardów, kiedy z tyłu dobiegł mnie niewyraźny dźwięk. Serce niespokojnie załomotało mi w pierszach i znieruchomiałem. Dźwięk przybierał na sile i odniosłem wrażenie, że coś szybko zbliża się w moją stronę. Słyszałem teraz wyraźnie odgłos wielkiego tupotu czekających stóp. W pierwszej chwili, obezwładniającego strachu, stałem oszołomiony, nie mogąc się zdecydować, czy iść do przodu, czy też się cofać. Pod wpływem nagłego olśnienia, przytuliłem się do skalnej ściany po prawej stronie i trzymając świecę nad głową oraz broń gotową do strzału, zastygłem w oczekiwaniu. W głębi ducha przeklinałem nieposkromioną ciekawość, która kazała mi wyruszyć na tak niebezpieczną wyprawę. Nie musiałem długo czekać. Już po kilku sekundach ujrzałem w blasku świecy Parę oczu jeżących się w ciemnościach. Jedną ręką uniosłem do boltówkę, błyskawicznie składając się do strzału. W tej samej chwili coś wielkiego wyskoczyło z ciemności i usłyszałem przeraźliwe, głośne, radosne szczekanie, które obudziło echo, potężne jak uderzenie pioruna. Był to peper. Nie miałem pojęcia, w jaki sposób udało mu się wgramolić do szczeliny. Oszołomiony, zacząłem głaskać go po grzbiecie i spostrzegłem, że sierść ma wilgotną. Bez wątpienia pies próbował iść za mną, po czym wpadł do wody, z której, jak widać, nie było mu trudno się wydostać. Odczekałem chwilę, aby przyjść do siebie i znów zagłębiłem się w mrok tunelu. Pepper spokojnie biegł za mną. Nieoczekiwany widok starego przyjaciela sprawił mi wielką radość. Nie byłem już sam i czując obecność Peppera jakoś mniej się bałem. Wiedziałem także, iż jego wyostrzony słuch natychmiast wyłowi obecność niemiłych stworów, o ile jakieś jeszcze się kryją w otaczających nas ciemnościach. Przez kilka minut posuwaliśmy się powoli ścieżką, która najwyraźniej zmierzała w stronę domu, i wkrótce wydało mi się, że jesteśmy tuż pod nim. Początkowo prowadziłem, idąc ostrożnie, potem stanąłem i wysoko uniosłem świecę, za co niech Bogu będą dzięki, ponieważ trzy kroki przede mną Ścieżka urwała się nagle, przechodząc w czarną przepaść bez dna, której widok przyprawił mnie o drżenie serca. Powoli zbliżyłem się do krawędzi i spojrzałem w dół, ale nic nie mogłem dojrzeć. Skręciłem więc w lewo, szukając znanej ścieżki. Przy samej ścianie odkryłem wąskie przejście, szerokie na trzy stopy, które musiało przecież gdzieś prowadzić. Zacząłem posuwać się do przodu, ale już po chwili żałowałem swojej decyzji. Po kilku krokach wąska ścieżka zamieniła się w półkę skalną, która z jednej strony graniczyła z twardą, nieprzyjemną skałą, wznosiła się ona wysoką ścianą w stronę niewidzialnego sklepienia, z drugiej zaś z czarnym otworem przepaści. Nie mogą się oprzeć myśli, jak beznadziejne byłoby moje położenie w wypadku jakiegoś ataku. W wąskim przejściu nie mogłem się nawet obrócić, zaś próba użycia strzelby na pewno skończyłaby się wpadnięciem do przepaści. Nieco dalej odetchnąłem z ulgą, widząc, że ścieżka gwałtownie rozszerza się i wraca do swych poprzednich rozmiarów. Jeszcze kilkanaście kroków, a ścieżka wciąż uparcie skręcała w prawo i po kilku minutach odkryłem, iż nie posuwam się do przodu. Ale po prostu obchodzą dookoła wielką przepaść. Najwyraźniej musiałem dotrzeć do końca długiego szlaku. Parę minut później znalazłem się dokładnie w tym samym miejscu, z którego wyruszyłem. Musiałem więc okrążyć szeroką przepaść o średnicy co najmniej 100 jardów. Przez dłuższą chwilę stałem zatopiony w myślach o nie miały ze zdziwienia. Co to wszystko ma znaczyć? Nurtowało mnie pytanie. Nagle wpadłem na pewien pomysł. Zacząłem rozglądać się, szukając niewielkiego kamienia i w końcu znalazłem odłamek skały wielkości małego bochenka chleba. Umieściwszy pionowo świecę w szczelinie kamiennej podłogi, odszedłem jak najdalej od krawędzi przepaści, rozpędziłem się i cisnąłem kamień, mierząc w sam środek otworu, tak, aby spadając nie obijał się o skaliste ściany. Potem, pochyliwszy się nad czarną jamą, nasłuchiwałem przez co najmniej minutę, ale żaden dźwięk nie nadszedł z głębin czeluści. Zrozumiałem wtedy, jak ogromne muszą być rozmiary otchłani, gdyby bowiem kamień natrafił po drodze na jakąś przeszkodę, obudziłby bez wątpienia głośne echo i zniecił niekończące się szepty. Same tylko odgłosy mych kroków pieczara powtarzała po tysiąc kroć. Poczułem się nieswojo i z przyjemnością opuściłbym ciemne korytarze, rezygnując z odkrycia ich tajemnicy. Byłoby to jednak przyznaniem się do przegranej. Potem wpadłem na pomysł, żeby zajrzeć do wnętrza otchłani. Rozumiałem, iż jeśli ustawię świecę wokół krawędzi otworu, prawdopodobnie uda mi się coś zobaczyć w przyćmionym ich świetle. Chcę tu nadmienić, że zabrałem z domu aż 15 świec i rozmieściłem je teraz wokół przepaści w równych odstępach. Kiedy skończyłem układanie koła ze świec. Wytężyłem wzrok, ale natychmiast zorientowałem się, iż migotliwe płomienie tylko w niewielkim stopniu zdałały rozproszyć mroki odchłani. Moje przypuszczenia dotyczące rozmiarów czeluści okazały się słuszne i chociaż nie odkryłem nic nowego, niemniej kontrast jaki płomienie świec tworzyły z gęstymi ciemnościami dziwnie mnie ucieszył. Zupełnie jakby piętnaście małych gwiazd rozbłysło nagle w mroku podziemnej krainy. Nieoczekiwanie, peper zawył głośno i przez chwilę echo powtarzało jego żałosny skowyt o upiornym brzmieniu. Szybkim ruchem uniosłem do góry jedną ze świec i oświetliłem nią psa. Jednocześnie odniosłem wrażenie, że z głębi cichej do tej pory przepaści wydobywa się jakiś diabelski chichot. Zerwałem się do ucieczki, kiedy nagle zdałem sobie sprawę, iż prawdopodobnie słyszę echo wycia psa. Peper zdążył się już oddalić. Widziałem, jak bieg korytarzem z nosem przy ziemi i wydało mi się, że słyszę chlup od wody pod jego opami Trzymając nisko świecę, zacząłem iść w stronę psa. Nagle poczułem, że mam mokro w butach i coś połyskliwego przepływa szybko pomiędzy stopami, zmierzając prosto w stronę piekła. Pochyliłem się, wytajrzając wzrok i aż krzyknąłem ze zdumienia. Z wyższych części szczeliny pływał wartki strumień wody i... Z każdą chwilą się powiększał. Jeszcze raz Pepper zawył żałośnie, po czym podbieg i złapawszy zębami brzeg mojej kurtki z całej siły zaczął ciągnąć mnie w stronę wyjścia. Niecierpliwym ruchem odpędziłem psa od siebie i instynktownie przytuliłem się do ściany. Cokolwiek się teraz wydarzy, będę miał przynajmniej mur za plecami. Kiedy niespokojnie rozglądałem się dookoła, ujrzałem w blasku świecy migotliwą jasność. Gdzieś na końcu ścieżki. Jednocześnie usłyszałem monotonny, wzbierający na sile ryk, od którego zadrżały ślady pieczary. Natychmiast piekło odpowiedziało głębokim, przejmującym echem, przypominającym łkanie olbrzyma. Błyskawicznie wskoczyłem na wąski występ skalny opasujący przepaść, i w tej samej chwili ujrzałem ocierającą się niemal o mnie ścianę spienionej wody, która z potężnym hukiem runęła w rozwartą otchłań. Pył wodny zgasił świecę i przemoczył mi ubranie do suchej nitki. Cały czas kurczowo ściskałem strzelbę, nie chcąc jej stracić. Bliżej stojące świece zgasły, ale dalsze paliły się migotliwym, niewyraźnym płomieniem. Po pierwszym gwałtownym spadku wody uformował się spokojny strumień. Głęboki na stopę, chociaż mogłem to potwierdzić dopiero po przyniesieniu jednej z zapalonych świec. Na szczęście. Kiedy uciekałem na półkę skalną, Pepper skoczył za mną i mocno przestraszony, nie ostępował mnie ani na krok. Krótki rzut oka przekonał mnie, że woda wypełniła cały skalny korytarz, a co gorsza, z każdą sekundą przybywało jej coraz więcej. Mogłem jedynie snuć domysły, co się stało. Nie legało kwestii, że woda z dna wozu musiała werżeć się do szczeliny w skałach. Zrozumiałem, że strumi. Będzie się wciąż powiększał, aż w końcu opuszczenie pieczary stanie się całkiem niemożliwe. Poczułem jak włosy jeżą mi się na głowie. Nie było chwili do stracenia. Musiałem jak najszybciej stąd się wydostać. Wetknąłem strzelbę do strumienia, chcąc zbadać głębokość wody. Sięgała prawie kolan. Potok wpadał do otchłani z ogłuszającym hukiem. Zawołałem Pepera i zsunąłem się do wody, podpierając się strzelbą pędząca z nieopisaną szybkością woda sięgnęła mi najpierw kolana, a później prawie brzucha. Przez moment omal nie straciłem równowagi, ale myśl o tym, co może mnie spotkać w mrocznym korytarzu dodawała mi sił i zmusiła do cofnięcia się krok za krokiem w stronę wyjścia. Zajęty w walku z żywiołem, nie miałem pojęcia, gdzie jest Pepper i kiedy nagle pies pojawił się tuż obok, bardzo się cieszyłem. Dzielnie torował sobie drogę ku wyjściu. Na szczęście Pepper jest dużym psem, o długich, smukłych nogach, dlatego łatwiej porusza się w wodzie niż ja. W każdym razie radził sobie nie najgorzej i cały czas szedł przodem, na wszystkie sposoby walcząc z siłą napierającego potoku. I tak powoli, krok za krokiem, posuwaliśmy się do przodu, aż w końcu zziajani, nieludzko zmęczeni, pokonaliśmy odległość stu kroków. Nagle, nie wiem, czy moja uwaga uległa przytępieniu, czy też może natrafiłem na zbyt gładką skałę, niemniej poślizgnąłem się i upadłem. W jednej chwili zniknąłem pod masą spienionej kipieli, która z przerażającą szybkością zaczęła ciągnąć mnie w stronę bezdennej otchłani. Usiłowałem stawić opór, w ścianie wody, ale w żaden sposób nie mogłem znaleźć oparcia pod stopami. Byłem bezradny, woda wdzierała mi się już do gardła i zacząłem tonąć. Nagle poczułem, że coś chwyta mnie za kurtkę i pomaga stanąć na nogach. Wierny Pepper musiał zauważyć moje zniknięcie i zawrócił, aby mnie odnaleźć w czarnej masie wody po czym trzymał mnie zębami tak długo, aż mogłem stanąć o własnych siłach. Pamiętaj, jak przez mgłę, że w tamtej krótkiej chwili pod wodą widziałem blask wielu świateł, chociaż mogło to być tylko przewidzenie. Zanim Pepper przyszedł mi z pomocą, potok zniósł mnie prawdopodobnie na samą krawędź straszliwej przepaści. I podejrzewam, że dalekie migające punkty były niczym innym, jak tylko płomieniami zostawionych wokół otworu świec. Mogę jednak się mylić, gdyż oczy zalewała mi woda, no i przeżyłem szok. I tak znalazłem się bez strzelby, bez świecy w strumieniu, wciąż podnoszącej się wody, modląc się w duchu, aby niezawodny przyjaciel Pepper jak najprędzej wyprowadził mnie z tego piekielnego miejsca. Starałem się stać pod prąd, był to bowiem jedyny sposób utrzymania równowagi. Wiedziałem, że jeśli nie pomogę Pepperowi, wierny pies nigdy nie wyciągnie mnie z potoku rwącej wody. Następna minuta zdecydowała chyba o moim życiu. Zebrałem resztki sił i znów podjąłem morderczą wędrówkę w stronę wyjścia. I tak rozpoczęła się najbardziej zacięta walka z żywiołem, z której za wszelką cenę pragnąłem wyjść zwycięzcą. Mozolne, zajadłe, niemal beznadziejne zmaganie. A wierny Peper nie przestawał prowadzić mnie do wyjścia, ciągnąc wciąż naprzód i naprzód. Aż wreszcie ujrzałem wąskie pasmo błogosławionego światła. Jeszcze kilka kroków wśród oszalałej kipieli i oto stałem w szczelinie w skałach. Teraz dopiero zrozumiałem przyczynę katastrofy. Na zewnątrz szalała ulewa, z nieba lały się potoki rzęsistego deszczu. Powierzchnia jeziora podniosła się do poziomu otworu, a nawet wyżej, znacznie ponad dno szczeliny. Bez wątpienia ulewa zwiększała ilość wody w jeziorze i spowodowała podniesienie się jego poziomu. Pamiętam, że poprzednie tempo narastania wody w Wąwozie pozwoliło sądzić, że otwór pozostanie suchy jeszcze przez kilka dni. Na szczęście lina, po której spuściłem się na dół, wciąż wisiała przy wejściu, tuż nad padającą do środka wodą. Złapałem za jej koniec i obwiązałem nią mocno pepera. Zacisnąwszy zęby, rozpocząłem niebezpieczną wspinaczkę po skale. Kiedy dotarłem na szczyt wąwozu, byłem kompletnie wyczerpany. Wiedziałem jednak, że muszę się zdobyć jeszcze na jeden wysiłek jak najszybciej wciągnąć Pepera na górę. Z ogromnym trudem powoli ciągnąłem linę i coraz częściej miałem ochotę się poddać. Peper jest bowiem ciężkim psem i byłem już okresu wytrzymałości. Gdybym jednak zostawił starego przyjaciela, skazałbym go na pewną śmierć. I sama myśl o tym Zmobilizowała mnie do większego wysiłku. Jak przez mgłę, pamiętam, co się później działo. Pracowałem uparcie, ale lina zdawała się nie mieć końca. Wreszcie, po jakimś czasie, ujrzałem nad krawędzią wąwozu pysk Pepera, a potem cały świat zniknął za czarną zasłoną. Tłumaczyła Małgorzata Targowska Grabińska. Muzyka Jacek Brzezowski, czytał Jacek Brzezowski.